Bardzo to lubię w dziejach apostolskich, bardzo to lubię w listach Pawła, że jest tyle imion, że jest tyle konkretnych twarzy. Tak też staram się przeżywać swoje kaznodziejstwo, żeby odwoływać się do bardzo konkretnych twarzy, do dotyków żywego Boga, które ktoś mi ofiaruje, które ktoś mi przyniesie do swojego doświadczenia. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te imiona, które dzisiaj brzmią w dziejach apostolskich. Akwilla, Pryscylla, te małżeństwo, które od tego momentu dziejów apostolskich, później też w listach, będzie blisko Pawła. To jest taka twórcza przyjaźń apostoła z małżeństwem. I też Sylas i Tymoteusz. Wiele imion, wiele historii, wiele różnych powołań. Nie da się wierzyć w pojedynkę. Nie da się być w kościele samemu. Niech nam tak się dzieje, aby nasze głoszenie, nasze świadectwo, aby nasza wiara miała wiele twarzy, nie tylko naszą, ale też twarze tych, z którymi możemy zwyczajnie o Bogu o wierze, o naszych marzeniach, tęsknotach, ale też troskach i pytaniach, porozmawiać. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada swoje odejście, odejście do Ojca. A zarazem te słowa o odejściu przeplatane są, Wielokrotnie przez chwilę, chwila, która już jest, która już nastała. Chwila, która może oznaczać pewną kruchość, pewien brak stałości, kruchość dzisiejszego świata. Te dzisiejsze słowa Jezusa mogą nam pomóc w zmianie perspektywy, Abyśmy spojrzeli na nasze życie jako właśnie na krótki odcinek czasu, a zarazem na wieczność, która jest przed nami. Jezus jest tym, który wytycza nam szlak. Jezus jest tym, który przeciera nam szlak, abyśmy my sami mogli dojść do Ojca. Do tego, który jest wieczny, który czeka na nas na końcu naszego życia. I to dzisiejsze słowo, właśnie, może nam pomóc w zmianie kierunku naszego patrzenia w naszym życiu z tej perspektywy chwili, która jest tutaj, na perspektywę dużo szerszą na perspektywę niebieską. Gdyby nie wsparcie naszych patronów, ta seria nie mogłaby powstać. Dziękujemy.